Hej, cześć Wam. Dziś chciałem z Wami pogadać na temat, jak w bardzo prosty sposób możecie zwiększyć swoją sprzedaż. Będzie to dotyczyło raczej usług serwisowych niż produktów, bo w tym mam, że tak powiem, największą wiedzę. Sam sprzedaję serwis, jak wiecie. Myślę, że chyba każdy z Was, być może nawet codziennie, jest w sytuacji, kiedy rozmawiacie przez telefon, oferujecie jakąś usługę, cała rozmowa trwa świetnie, klient czujecie, że jest zainteresowany, zadaje sensowne pytania, wszystko idzie fajnie, opowiadacie o usłudze i na końcu pojawia się to, co chyba każdy sprzedawca najbardziej nienawidzi, czyli hasło klienta. To ja się jeszcze muszę zastanowić. Myślę, że każdy z Was to przeżył wielokrotnie, ja przeżywałem to kiedyś nagminnie i parę lat temu odkryłem taką technikę, już nie pamiętam, gdzie ją zasłyszałem, aby w momencie, kiedy klient mówi właśnie, że on musi się jeszcze zastanowić, nie mówić mu dziękuję, jasne, super, to do usłyszenia, tylko zadać mu jedno banalnie proste pytanie, które brzmi: to proszę mi powiedzieć, co musiałbym w tej chwili zrobić lub jeszcze dopowiedzieć, wytłumaczyć, abyś nie musiał się już zastanawiać. I teraz, jeżeli klient słyszy takie pytanie, to powiem Wam, że większość z nich po prostu w tym momencie będzie w lekkim szoku, bo zazwyczaj większość sprzedawców jednak nie zadaje takiego pytania. I teraz, co to pytanie daje? Zobaczcie, jeżeli postawicie takie pytanie, to część klientów, mówię Wam to po prostu nawet z mojego doświadczenia, jak ja rozmawiam z klientami, powie, że nie wie, że na przykład musi porozmawiać z żoną, że musi to przemyśleć, nie? Czyli jeżeli będę słyszał coś takiego, to zazwyczaj mówi mi to, że raczej moja oferta jest jakby poza budżetem tej osoby. Ona chciała wydać mniej, chciała wydać inne pieniądze, być może dostała inne oferty w zupełnie innym budżecie, więc drążę ten temat. Jeżeli nie słyszę takiej wyraźnej odpowiedzi dlaczego, czyli ktoś nie zapytał, że czegoś nie rozumie, że potrzebuje jeszcze informacje, tylko właśnie taką zbywającą odpowiedź, tego pytam, czy pieniądze są tutaj problemem. Po prostu zadaję mu pytanie wprost i oczekuję mu, proszę powiedzieć, czy ten budżet jest po prostu ok. I większość ludzi w tej chwili zacznie mówić o pieniądzach. Powie przykładowo, że jasne, jest ok, ale czegoś tam nie wiem. I wtedy jest szansa, że powie właśnie, o co mu tak naprawdę chodzi, lub powie, że po prostu to jest totalnie poza jego budżetem. I w tym momencie super, wiecie po prostu, ok, byliśmy za drodzy. Nie mam tutaj na myśli, że macie obniżać cenę, po prostu ten klient nie jest waszym idealnym klientem i się rozstajecie. Ale plusem tego będzie, że nie będziecie już, że tak powiem, czekać, aż on wróci. Będziecie wiedzieć, że okej, to jest po kliencie, nie dogadaliśmy się co do budżetu i już macie, że tak powiem, czystą głowę, żeby działać dalej. Wydaje się, że to jest nic, ale to jest ogromny plus. Nie macie tej nadziei, która was później może męczyć, czemu ci klienci nie wracają, po prostu znacie powód. Jeżeli oczywiście taki powód będzie nagminny, no to albo rzeczywiście macie ofertę nieskierowaną do odpowiednich ludzi, którzy po prostu nie mają tych pieniędzy, albo oni nie widzą wartości, dlatego nie chcą zapłacić. To już jest inny temat na inny odcinek. Ale teraz jeszcze mamy drugą sprawę. Bardzo często, jeżeli właśnie budżet nie jest problemem, to ludzie potrafią nam powiedzieć dokładnie, dlaczego oni muszą się zastanowić. I ta wiedza jest dla nas kompletnie bezcenna, bo nawet jak nie uda nam się, że tak powiem, tego klienta przeciągnąć do nas, to zbieramy super cenne informacje, o co naszym klientom tak naprawdę chodzi. Oni nam powiedzą, jakie mają wątpliwości, i wtedy my możemy skorygować czy to naszą ofertę, czy nawet sposób naszej rozmowy, aby te wątpliwości rozwiać. Także bezcenna wiedza, warto to robić. I teraz jeszcze jakie są z tego korzyści? Jeżeli zadacie to pytanie i klient zacznie Wam mówić, o co Wam tak naprawdę chodzi, to możecie, zobaczcie, jesteście wciąż na tej pozycji, że tak powiem, środkowej, czyli wciąż możecie tego klienta ściągnąć do siebie, umiejętnie mu tłumacząc, rozmawiając dalej. W momencie, kiedy on mówi, że musi się zastanowić i Wy dziękujecie, to w tym momencie nie macie już żadnych szans, żeby go przekonać. Tak naprawdę nawet nie przekonać, tylko wyjaśnić mu to, co go nurtuje. I jeżeli on w tym momencie zadzwoni do konkurencji i ta konkurencja akurat powie to, co on chciał usłyszeć, mimo że usługi mogą mieć zupełnie na gorszym poziomie, to konkurencja wygra. Dlatego to jest tak ważne, aby nie rozłączać tej rozmowy, nie kończyć, tylko dalej rozmawiać z klientem. I to można nawet do takiego małego ekstremum przeciągnąć. Nawet jak klient powie, że musi porozmawiać z żoną, to
możemy powiedzieć, a jest żona w pobliżu, to porozmawiajmy razem. Jeżeli klient powie, że on musi jeszcze coś sprawdzić w internecie, to proszę, zróbmy to teraz. Ja na bieżąco proszę sprawdzić to w internecie, zadać mi kolejne pytanie i ja od razu wyjaśnię, czym się różnimy. Nawet jak powiesz, że ma tańszą ofertę, to zaproponujmy, to proszę powiedzieć, jak ta tańsza oferta wygląda, a ja spróbuję znaleźć, dlaczego ona jest tańsza. Zobaczcie, jest mnóstwo nieograniczonych możliwości i jeżeli my nie skorzystamy z tego pytania, to tak naprawdę większość klientów nigdy nie dzwoni, jak pewnie o, wiecie, spadła lampa. I zobaczcie, to jest w ogóle do sprzedaży, ale równie to samo możecie używać, jeżeli nawet sprzedajecie coś prywatnie, wystawiacie, nie wiem, auto, cokolwiek na jakiś portal ogłoszeniowy i ktoś do was dzwoni i on też się musi zastanowić. Też słyszycie to na końcu. Też go od razu pytajcie. Pytajcie, nawet jak być może nawet chcecie dać rabat. Nie mówcie o rabacie, ale pytajcie. Powie o cenie, to wtedy można mu zagadać. No, a co, jakbyśmy pogadali o trochę niższej cenie? Zobaczcie, to zupełnie inaczej wygląda niż dziękuję i czekam na pana wiadomość. Tu już jesteście w zasadzie w większości przypadków straceni. Mam nadzieję, że tip pomocny, jeśli wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zalajkujcie, zróbcie cokolwiek, żebym wiedział, że oglądacie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Bye bye, hej!